Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, za mną Maciek. Jestem. I witamy was w kolejnym odcinku z modnych bohaterów. Czy ty wziąłeś tego dirta, co ci dałem? Wziąłem. Słuchajcie, dzisiaj będziemy udawać się na tą wyspę, która jest nad nami, bo to jest jakaś nowa wyspa, której do tej pory nie widzieliśmy. Dodatkowo, co będziemy dalej robić? Szukać rzeczy do Berty. Tak, słuchajcie, będziemy ogarniać tego potwora z bagien bodajże, więc musimy bagna znaleźć. I musimy jeszcze co? Tego jednego Sea Vipera zabić, tak? No chyba tak. Chyba tak, ale nie, czekaj, bo... my musimy dwa te bagienne potwory chyba dziabnąć. Z tego, co mi się wydaje. Dlaczego nie mam dźwięku w Minecrafcie? Oczywiście. Mody. Długo to jeszcze? Jezu, jak to jest wysoko. I tak, wiemy, że Magda była u nas, wiemy. Tak, wiemy. Wiemy i mamy zakaz wchodzenia do domu. To jest hit w ogóle. Znaczy nie, już teraz możemy. Tak, już teraz możemy? Tak, ale to pójdziemy w poniedziałek. Aha, no dobrze. O nie. Tu są blazy. Maciek? No? Ja nie wiem, czy to czasem nie jest to samo, co my mieliśmy nad naszym domem. Wiesz co, no może. Bo tu są spawnery blaze'ów. Chociaż... Halo, dzień dobry. Czekaj, butelki, są... enchanty tak, jakieś. Tak, są enchanty, ale wydaje mi się, że tu jest w ogóle enchanting table. Aha, fajnie. Co? O, wow, co mnie... Twarta chyba coś śmiesznie. Aha. To wracamy po przerwie. Pięknie, pięknie. Okej, moi drodzy, dobra, słuchajcie, jesteśmy po małym cięciu. Tak, oczywiście nagrywamy to zbyt późno i była konserwacja serwerów, ale już jesteśmy ponownie. No i co my tutaj mamy? Ja tu widzę tylko same blazy. Tam jest jakiś spawner też bez sensu jakieś, w ogóle. Tu jakieś drzewa są. Kicha trochę, myślałem, że jest coś więcej, bo to tak trochę bardzo obiecująco wyglądało, nie będę ukrywać. Ale dobra, chodź, wracamy. Czy ty masz jakieś wiaderko z wodą albo coś? Nie. Chociaż czekaj, możemy sobie tego. Masz? Obrota? Nie mam, zostawiłem go w skrzynce. Maciek. No to ty sobie zjedźcie, sobie się zwinuję. Nie, no dobra, czekaj. Oho, coś mi tu harczy. Chodzę. Dobrze. Tylko czekaj, aha, bo ja nie mam łopaty. No dobra, to ja muszę zlecieć na hoverboardzie. Czy ty pamiętasz, w którą my stronę szliśmy? Tak, widzę na mapie swojej, tak, bo ja mam nieodkrytą. Dobra. Więc musimy iść teraz tak, jak tutaj jesteśmy. Okej. Kurde, mam wielką nadzieję, że nam się uda ogarnąć tego potworzastego potwora. Dobra. Okay. Znaczy my teraz idziemy w poszukiwania bagien dalej, tak? Tak. W ogóle zaraz będzie noc. Wiesz co, moglibyśmy to zrobić przed nagraniem czy coś tam, ale my chcemy to z wami na nagraniach. Tak, nie byłoby fanu, bo jakbyśmy się okazało, że coś byśmy znaleźli jakiegoś fajnego. Ciekawego, albo dziś byśmy jakoś śmiesznie zginęli czy cokolwiek. Maciek, w tą stronę nie idziemy. Dlaczego? Dlatego, że ja w tą stronę mam odkrytą mapę. I tam nie ma bagien. A którą nie masz? Tu musimy iść, w tamtą. Widzisz mnie? No, widzę cię. Tu, w tamtą stronę idziemy, bo tam nie mam odkrytej mapy. I to tak troszeczkę pod kątem, bo ja w sumie nie pamiętam, co ja tu szukałem, że ja tak daleko polazłem. No, tłumacz się. To jest jakiś budynek. Już wiem. Ja chyba sobie po prostu tak szedłem, żeby zregenerować teren. A, widzisz. Tutaj znowu jest ta wyspa nad nami, taki ten ciąg, tak jak tam nic nie ale ma. Ale nie, w tym. To nie, to jest ta taka śmieszna wioska, w której nic nie ma. Tak, tam nic nie ma. Pewnie, nie ma sensu w ogóle nawet tam wchodzić. Więc my dzisiaj przemierzamy świat boso. Pójdę boso, pójdę boso. Gdzie ty jesteś? A, tu. No, idę cały czas. Okej. Okay. Prosto. Ale są w ogóle jakieś dziwne drzewa. Co znaczy dziwne drzewa? No jakieś, nie wiem, pierwszy raz takie widzę, takie jakby, nie wiem, jesienne? No w sumie to już, wiesz, winter is coming, nie? No.
Winter, a potem będzie śnieg na outrze. Wojtek! Co? Proszę cię! No ale holo, to wygląda jak śnieg! Ej, tu jest skrzynka. Tak? Gdzie? Diamenty, biorę. A co to jest za wieżyczka? I... Aha, bo ty tu jesteś. I złoto tu jest jeszcze, no, a wiesz co, tu się wypakuje jakimś innym. Już musiał zninjować, nie poczeka. A co ty tu się wypakowujesz, halo? No, bo mogę. Because I can. A ja mogę jeszcze zrobić tak. O. Ej! Co ty mi zrobiłeś? Halo? Masz. Ała! Gdzie jest tym piorunem, ty? No i co? No i co? No, ała. No, spróbuj jeszcze raz. Jaka bicz. Bozia się gniewa, słyszysz? No i dobrze, niech się gniewa na ciebie. Czemu na mnie? Bo zasłużyłeś. No, no. I ty doskonale wiesz, o czym ja mówię. No właśnie nie wiem, o czym mówisz. Wojtek? Okay. Co? Wiem, wiesz, o czym mówię. Ja nie wiem, o czym mówisz. Wiesz. Poszukujemy potwora, idziemy poszukiwać. Nie, Maciek ma jakieś tutaj... Tak, tak. Swoje takie, jakieś no, dziwne. No. Actions. Ja ci pokażę actions dopiero. No, no. No, no. Gdzie ty możesz po... Patrz na minimapę. Gdzie idę. A jakbym tak walnął piorunem w wodę? To się po nic nie stanie. Znaczy podwodne bloki się zniszczyły. Naprawdę? No. Okej. Okay. Gdzie ty pełnisz tak daleko, żalałeś? No niestety. Czytaliśmy też komentarze odnośnie areny do walk, że tam są różne potwory i że czasem może nam nie wyjść, bo mimo, że mamy ultimate'a, no to może być różnie. Naprawdę? Tak. Jest aż tak ale trudna ta arena? Niektóre, tak, niektóre się spawnią takie dziwne jakieś. Też jakiś tam chyba sobie poziom też wybierzemy, czy coś? No, no i pewnie się zrespimy, a tam queen albo queen, king, tak? Mm-hmm. Nie, no to będzie za mało raczej to queen albo dziękuję. Kinga. A skąd wiesz? Może akurat tam się zrespi? Czuję to w moczu. Co tu jest? Ma jakieś ruiny. Mam dziwne wrażenie, że my nie znajdziemy bagna. No musi, no weź. Ewentualnie pamiętaj o tym, że możemy gdzie to ty albo... Gdzie ty tak pod kątem łazisz? Dlatego, że ja mam, Maciek, odkrywaną mapę i w tamtą stronę się nie idzie, bo tam coś jest innego. Jakiś świat. Aha. O, wieża, idziemy. Właśnie ją widzę z daleka. Nie. Co nie? Masz ultimate'a, możesz wejść. Nope, nope, ej, definitely not. Duże, ładne drzewa różowe. Tu jest wioska chyba jakaś. W ogóle też w komentarzach pisaliście, że my Maciek, możemy sobie cloud... nie jest wioska. Bucy. No, a cieszę się... Ty idziesz gdzieś w ogóle beze mnie. A to jest to samo, co tam było wtedy. Pamiętasz właśnie, gdzie znaleźliśmy te buty? Jak no to szukaj, może będą buty znowu. Chociaż nie wiem, bo to tak dziwnie wygląda. Nie, to chyba nie jest to samo. Halo, dzień dobry. Czy ty halo do mnie idziesz? Staram się. Gdzie ty jesteś? No, ty gdzie jesteś? Au, no, właśnie spadłem. Ty się na dole czy na górze? Nie, tu z boku. No dobra, ale tu jest zejście w dół na przykład. Co mi tu ale karczy, tu mam, tak? Tu mam w ogóle wejście. Nie, 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 Maciek, nie tu. Chodź tu, halo. Maciek... Za tobą. A tu? To mi pokazywało, że byłeś tak... Patrz. Nie, bez sensu. No to właśnie. Idziemy. Czekaj, bo ja mojego kill-offa oczywiście zgubiłem. Przecież to jest norma. Dzień dobry. Oni są a te już chleją. I piesek no, tu jest. Co ty? No ale to są złe psy. Ten jest dobry. Ej, ja go chcę. Jak mogę go przyciągnąć? Nie wiem, czy się da. Czy ty idzie... Ej, to jest... Co tak zapieprzasz, creeper? Ty, hej, halo. Co tu jest? O, tu jest różką tutaj taką sercową. Ale nie wyrzucił jej bicz. Ale ona nic... Nie, nie, nie. Ona nic... O, czekaj, są skrzyneczki. Żarcie. Żarcie. Cookie Creeper. To był Ghost Creeper. Nie, Cookie. A to Ghost to był ten drugi. Wiesz co, mam dziwne wrażenie, że to jest po prostu taka jakaś, nie wiem, tu nic nie ma ciekawego, taką dobrą sprawę z tego co widzę, jest niby jakaś twierdza, to ale... To jest duże! Czy ja wiem, czy duże? No duże! Tam. Ej, jestem już na kolejnym piętrze i tu się piętra nie kończą, mój drogi. Czekaj, tu ty zlazłeś? Jestem na dachu. A, ty jesteś na dole!
Znaczy na górze? No. Nie, wiesz co, to jest, ja widzę już... To jest skrzynka. No, są skrzyneczki. Ale na takim jednym z dachów. O, serio, żelazo i złoto, naprawdę. No niestety, tu już nie będzie takich fajnych rzeczy w tych skrzynkach. O, tu jest jakieś zejście w dół. Ej, ile tu jest, nie? A gdzie żeś ty polazł? Na dół. Już idę. Oczywiście pająki. Ej, tu jest jakiś koleś, boss chyba. Ale gdzie ty, jak ty... A na... nie, dobra, zabiłem go. Ups, mój telefon. Oho, oho. A jak ty na dół wlazłeś? Ale tam jest zejście normalnie, Maciek. I wiesz co, ja się krzątam i... Chyba, że tędy wlazłeś. Czekaj, 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 idę po ciebie. Tu, tak, o, tędy tu wlazłeś, no. Gdzie jest ten boss? No już go zabiłem. Co? No, na dwa hity był. Wiesz co, i nawet nie poczekałeś na mnie. Ty nie poczekałeś na mnie ze skrzynką. Ej, to jest przejście do drugiego tego. A ty co tu robisz, jeden z drugim, halo? O Jezus, jakie dźwięki. Jesus. Jakieś różowe coś z niej wylatuje. Coś tu jest? Skrzynka z jedzeniem, weź sobie, a ty już nie potrzebujesz, bo nie, medalik, nie, nie, mam, więc... mam tak, mam tego z tego. Wiesz co, wydaje mi się, że to są chyba jakieś takie po prostu są, bo są. Nic tutaj ciekawego raczej nie znajdziemy. A Wojtek, a czemu tu nie wszedłeś? Hej. Gdzie? No to czekaj, patrz, jak siedzą grzecznie, chodź, zobacz, już nie siedzą, już wstały. Tu są skrzynki, nic nie ma, fenomena. Nie, idziemy stąd, idziemy szukać bagna, Maciek. Tu naprawdę poczekaj, nic poczekaj, nie ma. Poczekaj, poczekaj, bo jestem w takim dole jeszcze innym. Jesteś w Wojtek, dole? Wojtek, chodź. Co tam jest? Fioletowy pokój dla Tuli. No co ty? Faktycznie. O. Nie pij. Tu jest jakiś labirynt. Ej, tu jest jakiś chłopczyk z różdżką. Znaczy boss. No to chyba podobny do tego, co... z którym ja się biłem. Ej. Okej. Okay. Możesz tu wejść? Nie wiem, czy to jest ten sam. Zobacz, taki mag jakby. Poczekaj, poczekaj, bo... Lala, gdzie ty jest dla... Złeś? Halo? No, tu jestem. Czekaj. Nie, wiesz co, bo mnie creeper... On ma 300... To jest leech! Tak? Tak. Dzień dobry. O, faktycznie. Czyli jednak. No jednak, coś jednak. Coś było. Giń. O, o. Co wypadło? Nic. Nie, ja coś wciągnąłem, tylko nie wiem co. O, ile tu złota. Maciek, bloki złota weź jak możesz. Biorę. Mamy muszkiet, słuchaj. To jest to, co, to jest to, co ludzie pisali. Jakiś alchemy bag. Tu jest miejsce na portal. Kurde, znowu sobie posortowałem ekwipunek. Co to jest? Mm-hmm. Halo. Halo, plecak. Po co mi te drzwi? Chryste panie. No ja właśnie też mam jakieś drzwi i wszystko i tak... Czekaj, pozbędę się trochę tego. To możemy wyrzucić, to jest gold nugget, to jest nam niepotrzebne, to też. Ostrich fern, dobra, nara. Titanium nuggetsy to sobie zostawimy, nie? Tak. Muszkiet. Jak to strzela? Pod jakim był plecak? Pod B. No to mi nie działa. Jak to? No ej, mi też nie działa pod B. A wejdźmy, czekaj, options, controls, o, działa, a... był lag. A, widzisz. O, masakro. No niestety, to są mody, tutaj lagi na ten. Dobra, idziemy na górę, co? Czekaj, tylko jeszcze sobie w skrzynce zostawię ten, czemu ty diamenty zostawiasz, Wojtek, czy ty zwariował? Ale ty miałeś wziąć diamenty i złoto, wziąłeś? Wziąłem, ale ty bardzo zostawiasz... dobrze. Jak się stąd wychodzi? No zapamiętaj, jak weszliśmy. Aha, przyciskiem, okej. Okay. No, czyli był bosik, widzisz? Czyli widzę, że we wszystkich tych takich, gdzie oni są, właśnie jakiegoś bosika ty, a tu można... jest prisoner, patrz tu, więzień. No jest. Ja pana odblokuję. Czy pan chce wyjść? Pan nie chce, pan sobie siedzi. Gdzie ty wlazłeś pan... w ogóle? A gdzie żeś ty... No. Dlaczego ty się mnie nigdy nie możesz trzymać? A dlaczego możesz ty się mnie nigdy nie trzymasz? Bo Wojtek, bo ty masz mnie trzymać. No jasne. A tu gdzie... jesteś. Nie, w dół.
Gdzie ty miałeś tego prisonera? A tu. No ale dobra, to czekaj, to idziemy. Tu jest, widzisz go? Nie. No tu, Wojtek! A tu jest, dzień dobry. Prisoner, you are free. Follow me. I Daj will follow behind me. You. Będzie za mną szedł? Halo. Ej, tu jest głowa czarnej Baśki. Bierzemy? Ej, on nie chce za mną iść, na jaki frajer. Bierzemy czy nie bierzemy? Bierzemy. Możemy wziąć. Albo nie, nie chcę. Mam dość czarnych Basiek. Nalamy kontrasiat. Dziękuję bardzo. No i gdzie jest ten koleś? Dałem follow i co? Może się za chwilę magicznie tepnie. No możliwe. Dobra, to czekaj, to możemy stąd wyjść. Tu jest wyjście. Tu? Tak, tu jest wyjście. Halo? No? Gdzie jesteś? Nie ci się łażę. Gdzieś ty polas, Maciek. Tu, halo. Czekaj, bo diamenty zabieram. No woda jakaś się tu... Czemu tu jest woda? Co jest tą skrzynką? Czy ta skrzynka się... Nie. Chodź. Tam jest woda, bo creeper wybuchł. A, był wodny? Mhm. Fore coś tam było napisane, nie wiem. Mhm. I tu było chyba wyjście. O, jest. Jeszcze pada. No dobra, no to co dalej? Weather clear. Wojtek! Niestety, ale nikt nic nie będzie widział. Przykro mi bardzo. Idziemy dalej. Kurczę, ja bym strasznie chciał, żebyśmy dzisiaj nam się chociaż trochę udało znaleźć ten teleport. Bo słuchajcie, prawda jest taka, że jest tyle potworów przeróżnej maści i tak dalej, i tak dalej. Tam też, wiem, że taka dziewczyna, wiem, że to była na pewno dziewczyna, bo pamiętam, że to była dziewczyna, to pisała nam komentarz odnośnie tego, że możemy jakiegoś potworka zespałnić, który jakby pluje jajkami, ogrodzić go i te jajka zbierać i może się uda właśnie mieć te. Ja nie wiem, słuchajcie, to ewentualnie dalibyście nam znać, jak on się nazywa, ale ja nie wiem czasem, czy to nie są te takie, pamiętasz? Wiesz co, ona napisała, tylko ja nie pamiętam. No być może, wiesz, ja nie pamiętam. O, to jest ogr, Boże, się wstraszyłem. Kurczę, to ja nie wiem, bo wiem, że te... wiem, że Magda też coś mówiła o jakimś stworku, który pluje jajkami. I nie wiem czasem właśnie, czy to nie były te takie. Tylko, że my ostatnio naspawniliśmy w domu i chciało je gdzieś. Mhm. Pouciekały. Ale słuchajcie, myślę, że na następny odcinek ewentualnie to zrobimy, bo my i tak w następnym odcinku dopiero wrócimy do domu. Tak. Także zobaczymy też zmiany wszystkie, które Magda zrobiła. Tam ci widziałem na odcinku, słuchajcie, kto nie widział odcinka Magdy, to możecie sobie zerknąć. Zrobiła nam portal, zrobiła nam dzwonki do drzwi. Dla mnie jest ten wyższy, dla Wojtka jest ten niższy, bo Wojtek jest niższy ode mnie. No Jezus, o 7 centymetrów. No ale jesteś. A czy to ważne? Więc powinniśmy słuchać na każdym kroku. Nieprawda. I odpisywać mi tak, jak sobie tego życzę. No pewnie. Wojtek? No co? Wojtek? Jak mam czas, to odpisuję. My sobie zaraz porozmawiamy jeszcze. Ale ja nie mam o czym z tobą już rozmawiać. To ja ci pokażę zaraz. Taka prawda. Sam to powiedziałeś. Taka prawda. Powiedziałem to pod wpływem emocji. No. Oj, przestań już. Gdzie przy mnie zasnę. Ja też pewnie nie. No to zacznijmy rozmawiać. Ale nie mam ochoty. Wojtek! No słucham. Nie denerwuj mnie. Czekaj, tu możemy pójść w tą stronę. O. Ja to wiesz, co bym w ogóle zrobił? Ja to bym w ogóle się wcisnął gdzieś w okolice morza, wsiadł w łódki. Gdybyś się wszędzie wciskał. No. Wsiadł w łódki i po prostu popływał przy brzegu, bo wydaje mi się, że te oba potwory można albo właśnie bagno, albo ocean. Więc można by tak spróbować. To co myślisz o tym, żeby dojść teraz do oceanu? No spróbujmy. I ewentualnie się właśnie wyłódkować, bo kurczę, no tak szukać bagna to tak trochę kaplica. O, jakieś strusie. To nie jest struś. Jak się nazywa? Struś po angielsku to jest ostrich? Tak. Ostrich? A to jakieś co to jest? Kosowary? Boże. Nie wiem. No najedź sobie na te zwierzęta. No, widzę. Nie wiem, czy to jest koso coś tam. Nie ogarniam. Ja już mam magisterz angielskiego, nie umiem, nie wiesz? A no tak. No. No teraz czekaj, jak to było? Czekaj, jak to było? Zakuj, zaledwie zapomnij, tak? Metoda 3Z. Dokładnie. UPP. UPP, dokładnie. No Wojtek, zrobiłeś UPP. Nie, ja nie zrobiłem UPP. Zrobiłeś. Nie. Tak. Ja zrobiłem. Ty, no ale kto?
Czekaj, poczekaj, czekaj, 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 bo tu można jajka znaleźć. Jesteśmy w takim stingbug. To chyba było to, co... To chyba było to... To, co pierdzi. Co, ale... tak? Tak. Aha, bo ja nie pamiętam, jak się nazywały te właśnie smoczki takie, które wtedy zespełniłem, bo one właśnie... Czy mamy iść tędy? Tak, prosto. Ja właśnie nie wiem, co one tam... Nie wiem, które tu mowy plują. Dajcie nam znać, to postaramy się w następnym odcinku to ogarnąć. No to jest jakaś katastrofa niestety z tym. Chyba, że... O, proszę bardzo. Halo, Maciek. Szukaliśmy, szukaliśmy krakena. No. Szukaliśmy krakena, proszę bardzo. Proszę bardzo. Serio? Serio. Żart. No. Także tak to widzicie, jak to jest z jajcami. Same jajca. Same jajca. No i co, jak będziemy chodzić? Właśnie chyba, ale to dobrze, przynajmniej sobie pogenerujemy teren. O, tu jakaś... co to jest? A, to jest chyba to z tymi zombiakami. Gdzieś ty po las. No idę sobie drugą stronę góry. Stronę. Bo ja tu znalazłem jakiś spawner, ale tam, tu są zombiaki. Tu jest coś w dół. Nie, dobra, nie chcę tu wchodzić. Czemu? Bo tu są same zombiaki. Chociaż tam jest zejście na dół, więc może coś tam jest? Tu jest znowu jakiś dungeon chyba mały taki, minicyni. Tak, to jest taki mały. O, ja właśnie też mam takie... Aha, i mam laga też. Nie wiem jak ty. Nie, znaczy tak, nie mogę skrzynki otworzyć. No. No co te serwery? Niestety, słuchajcie, mody naprawdę... im więcej modów, tym jest bardziej obciążony serwer, a już wiem, że gra na modach bardzo obciąża singla, a co dopiero serwer. Odbudziło się. Wiem, właśnie zauważyłem. Co my tu mamy w skrzynce? Halo. No ha, znowu nie mogę otworzyć. Nie, znowu, ja też nie mogę, no. Coś tu się spało, jakieś zło niedobre, nieczyste. No, ptak lata w miejscu. Dookoła mnie eksplata. Chcesz o tym porozmawiać? O kurde. No przecież to jest jakiś żart. Niestety, ale wchodzimy, wiesz, po miejscach, gdzie się nie generuje nam no, wszystko. No ale Wojtek, nie robimy niczego takiego strasznego, żeby serwer co chwilę wywalało. No weź, bez jaj. Właśnie robimy. Generujemy bardzo duże ilości danych, Maciek. Bo na modach to jest po prostu, och. Ja czasem pamiętam, czasem na modach, jak nie wiem jak ty, ale ja jak grałem na przykład na singlu, to jak dochodziłem do pewnego momentu, gdzie coś się generowało, takiego dużego, to była kaplica, mi komputer frizował, nie? Tak? Mhm. Ja się mogę zlogować, o jestem. A czemu jesteś? Czekaj, bo mnie tu nie chce. O, cofnąłem do dungeonu, dobra. Pytanie, czy będę musiał z czymś walczyć, czy nie? Halo? O, joinąłeś? Tak, i mam. Ale ptak. O, dobra, działa. Powiedzmy, że idzie, no. Jakaś płyta. O, mam plecak. To plecak biorę. Bierz, tak. Plecak weź. Plecak się w razie czego przyda. Tak, zawsze. Dobra, mogę stąd wyjść. I teraz. Bo my się rozdzieliliśmy, dlatego. Ty jesteś w tamtą stronę. Nie, wiesz co, bo jak idziemy razem, to teren generuje się w miarę. Prosto, tak? Natomiast jak się rozdzielamy, to jest po prostu katastrofa w niektórych wypadkach. No wiem, to są takie wielkie drzewa. Mhm. Ja pamiętam, że kiedyś był taki plugin, ale to chyba niestety nie na takie mody, który generował mapę, tak generował ją w całości, nawet jak gracz tam nie stał. Ale patrz, moja siekiera tu nie działa, żeby wszystko naraz ściąć. Dlaczego? Bo to jest to duże drzewo. To na tym nie... A jednak! Aha, właśnie zauważyłem, jak zladżyło serwer. Ty widzisz, ile ci drewna? Tak troszkę dużo. Tak a little bit dużo, wiesz? A ty zebrałeś to całe drewno? No, znaczy nawet nie ma miejsca w ekwipunku już. Jezus Maciek, ty to musisz wszystko zepsuć. Ej, to może coś jest chyba w tym drzewie? Nie, w tych drzewach nic nie ma. Już sprawdzaliśmy przecież jedno. Tu jest ten biom ognisty, ty. No ale co, na nim nie będzie tego, czego... To jest jakaś apokalipsa. No tu jest apokalipsa, chociaż...
Ale jest jakiś maluteńki. A na tym, zobacz, na tym drzewie tam jest w nim ten biom slajmowy. No widzę właśnie. Znaczy nie biom slajmowy, tylko chyba jest bagno. Tak? Mhm. No nareszcie. Ale jakieś takie chyba małe, wiesz. Jak to małe? No tak mi się wydaje, że nie jest jakiś super kolosalnych rozmiarów, ale jest bagno. Tylko teraz właśnie się zastanawiam, czy on się respi... No, nie jest zbyt dużych rozmiarów, powiem ci szczerze. Tu za zombie mi tu grasują, halo. Tu? Ej, no nie, no tutaj. No ale to jest takie mini bagno, bym powiedział. Niestety. Teraz nie wiem, czy on się respi w wodzie, czy nie. W każdym razie, mój drogi, my musimy... Nie to. My dobrze... Jest lag. Masz laga? No. A to ja chyba nie mam. Nie mam, czekaj. To ja nie mam. Dobra, jest okej. Okay. Mhm. No. Czekaj, czy tu... A nie, czekaj, to jest większe to bagno chyba. A, żebym skoczył do wody? No. Mm. Lama. No pięknie po prostu. Wiesz co, jest, widzę to bagno troszkę większe niż zakładałem, ale... Czekaj, co tu... Halo, halo. Coś tu... A nie, to... Boże, słysz. Czy ty masz jakiegoś stworka, coś? Ma... Znaczy nie, no nic mi się właśnie nie zrespił, tak sobie chodzę i... No właśnie, też tu chodzę i tak średnio cokolwiek... Słuchajcie, nie no, jest ewidentna masakra z tymi zwierzętami i wydaje mi się chyba, że niestety, bądź też stety, te rzeczy do Berty, Maciek, będziemy musieli zrespić sobie z jajek. W sensie potwory. No. Bo wydaje mi się, że większe prawdopodobieństwo jest tego, żeby znaleźć jajko. Au. Wydaje mi się, że większe prawdopodobieństwo jest właśnie, żeby znaleźć jajko. No. Aniżeli potwora. Wojtek znalazłem jakiś dziwny dungeon. Czekaj. Idę. A jakąś chałupę tu znalazłem w ogóle. No ja coś takiego, powiedzmy, że pół chałupy, ale tak dziwnie. A to nie jest czasem ta z blazami? Nie, właśnie nie, to wygląda inaczej zupełnie. Czekaj, gdzie ty jesteś? A, w tamtą stronę. Czekaj, idę. Halo, potworze z Loch Ness. Gdzie jesteś? Ej, nie, no to jest jakieś jajo. To jest jajo, słuchajcie. To jest po prostu jedno wielkie jajo. Idziesz? Tak, tak. Widzę, że serwer mówi, że nie wyrabia. Tak, znowu? Tak, ale na razie nie generujemy tyle świata, więc spokojnie. Chodź. Idę. A to byliśmy chyba w czymś takim już. Nie, byliśmy takim czymś, że się w dół schodzi. A nie, to jest zmurowane. A to nie będzie coś pokroju... A ja wiem, pokroju czego? Ojej. Co to tu tak harczymiarczy? Co to? Wojtek, tu coś takiego lata dziwne, jakiś piksel lata. Co? Ała. Jaki piksel? No, zobacz sobie to, co lata tu. To różowe. Co? Ej, sorry, ale ja tu nie widzę nic różowego. No tu koło mnie, hej, tu. Poczekaj, bo ja tu zabijam, bo... Czekaj. Spawner sio. No gdzie? No tu. To. Gdzie? No tu. Maciek, to jest exp. Nie, to jest... teraz jest exp. A ja tego nie widziałem. Pixie Dust, mój drogi. A to powiem ci tylko tyle, że ja tego nie widziałem. No to ja nie wiem, jakim cudem to widziałem. O Jezus, co to było? Ej, tu jest creepy. A widzisz? Ała, co na... Wojtek, a spawnera sufitowego już nie mogłeś zbić, nie? A był na suficie spawner? O Jezus, mnie wrzucił do wody. Sioparłwo. No halo. Dobra, koniec tego, biorę łuk. Mój łuk jest tak ciutkę na wykończeniu, niestety. Ale wiesz co?
Wydaje mi się, Maciek, że to jest coś bardzo podobnego. Wtedy pamiętasz, jak my byliśmy w ala kopalni? Tej takiej, którą zaznaczyłeś, pamiętasz? No, coś było. To jest bardzo podobne. Więc nie wiem, czy my tutaj coś znajdziemy takiego super, bo pamiętasz, tam wtedy byliśmy i nie było jakichś takich fajnych rzeczy. Są jakieś diamentowe sety. Jakiś miecz. Miecz, pochodnie, coś tam, ale wiesz co, no fajnie, to jest dziś chociaż przynajmniej, nie? Pewnie. To jest jak jakiś labirynt, ty. Ale widzę, ja widzę, że to jest na bank to samo, bo jest tam też były, Maciek, ten. Tam też była cegła. Tylko że to było bardzo... Ja nie miałem wtedy bisza, więc... Było mi ciemniej, ale to jest na pewno to samo. Możesz stąd wyjść? Jezu, to za pająki wstrętne, wredne. Gdzie jesteś? Halo? Ja? A, tu jesteś. Oła. Idź stąd. Czekaj, bo ja nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku, a ja tak łażę i łażę. Ja mam, bo ja sobie co chwilę czyszczę. Tu byłem, teraz chcę tam pójść, tu. Czekajcie, jeszcze to wrzucimy. No ja tu mniej więcej wszystko obszedłem i tak ogarnąłem te skrzynki, ale naprawdę nie ma tu nic, Maciek, ciekawego. Tak? Mhm. Ale to czemu spawnę, że nie zbijasz, Wojtek? No ale po co, jak i tak tu nie wrócimy? No, żeby się przyjemniej chodziło na przykład. Oj tam. A co to jest? Prezent, aha, dobra. To ten mój pewnie. Pewnie tak. Czekaj, tu są jakieś schody do góry. Tu jest wilkołak. Uuu. Tylko, że się nie przemienił. No, ale to sio. 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 Halo, góra. A, bo tu jest jeszcze jakieś inne. Co za jajka? A, Boże, gazela, przeczytałem. Godzilla. Godzilla. Czy ty wychodzisz tymi schodami? Tak. Aha, i to jest po prostu wyjście obok. Okej. Okay. No to żeśmy daleko poszli. Mhm. Ale tak jak mówię, to jest ewidentnie to samo, co spotkaliśmy tam wtedy. O, tu spadł meteoryt. Tak jak w Sky Elemencie. No. Gdzie biedny utknąłeś? Tak, utknąłem, bo chciałem sobie sprawdzić, co tam jest. I nie pykło, no niestety. Niestety. Dobra, Maciek, tu jest taki chyba większy ocean, wiesz? I jest w sumie szerokie to bagno. No jest dość właśnie rozległe, Wojtek, ale czy my tu coś znajdziemy? Wiesz co, widzę tam kolejny jakiś pokój, ale mam dziwne... Tak, to jest to samo, co już mieliśmy. Czekaj, wiesz co, zrobimy tak... Ludzie, pomóżcie nam! Ja sobie odpalę hoverboarda. Halo, hoverboard. Halo. Ej, nie mówcie mi, że... Okej. Okay. No to sobie popływałem. Czemu? Dlatego, że go zrespiłem i mi znikł. Nie, on koło ciebie jest. Gdzie? Gdzie ty go masz? No tu. Ja go nie mam, Maciek. Tutaj jest. Ja go nie widzę. No tu lata, tu. Nie tu. Widzę. Tu, właśnie go rozbiłem i wciągnąłem. O, to wrzuć mi. Chodź na brzeg. Ja nie wiem, słuchajcie, czasem jest tak, że jak się coś wyrzuci, to się niestety bardzo. Tu masz, wiesz co, Wojtek, ja jakiś o, dziwny jest. Miecz mam. Jaki miecz? Ej, patrz. Znowu to... No, patrz. Weź mi to, no. O, teraz się pojawił. Okej, okay, faktycznie dziwny. To jest, on się nazywa Silver Sword Dark Zarks Mu Creatures Mod. To jest mod z Mu Creatures i to jest chyba miecz, który wypadł z wilkołaka. Mam dwa takie, jakbyś chciał. Tak mi się ale wydaje. Myślę, że nasz Ultimate jednak bije. Czy ty gdzieś tam poleciałeś? Tak, ja latam tutaj nad taflą wody, wiesz? Mhm. Troszkę nam wygeneruje teren, przy okazji polecę i zobaczę, czy... A to jest coś innego zupełnie niż to, co byliśmy, ale chyba tam nic nie ma. Powiem ci tak, to bagno jest obszerne. No jest, tylko żeby coś w końcu było, żeby coś się ruszyło na naszej serii cudownej. Jest spore, ale niestety... Tak bardzo kiepsko z potworem. Ja nawet nie wiem, wiesz co, czy on się respi w nocy, czy nie w nocy. Dlatego pojęcia nie mam.
ale powiem ci, że to bagno jest bardzo obszerne i tutaj chyba będzie największe prawdopodobieństwo na to, że on się zrespi. Tak mi się no coś wydaje. No to niech się respi, halo. Tak mi się coś wydaje. Panie Godzilla, proszę się zrespić. Bo jest spore. Szkoda, że żeś nie wziął swojej dechy. Moja dycha jest, Wojtek, w skrzynce w jakimś zamku, gdzie zostawiłem z wszystkimi gratami. Brawo, przypadkiem. Maciek, brawo, Maciek. O, koniki. Ale nie chcę koni, ja chcę potwora. Halo, potwór. W każdym razie, ja, wiesz co, Maciek, myślę, że jeżeli go w tym odcinku nie znajdziemy, to najprawdopodobniej będzie trzeba poszukać jajek, ewentualnie zespełnimy sobie te potworki, o których mówiliście, co żygają jajkami. Mhm. I po prostu poczekamy, aż się nam jakieś jajko wykluje, no bo to jest trochę... No wiecie, chyba, że Magda wejdzie na serwer i przypadkiem gdzieś jajko znajdzie. A to ma, to pewnie będzie najbardziej prawdopodobne, bo to cała Magda. Bo Magda powiedziała, że teraz w odcinku się nie patrz, no, gałgane dwa nie znalazły, no. A, tak. A, na bank. Ale słuchajcie, ja myślę, że... No ja wiem, że wy lubicie, jak my chodzimy po Minecrafcie, ale no bez przesady, bo tak na dobrą sprawę... Trzeci odcinek już to samo. Tak, trzeci odcinek szukamy rzeczy do Berty, więc myślę... W kolejnym już tego nie chyba... będzie. A trzeba ubić Godzilla, trzeba ubić Kinga i Queena, trzeba się przygotować, więc to wiecie, jak będziemy mieli Berty, to już będzie spoko. Więc ja myślę, że w przyszłym odcinku możliwe, że będziemy już mieli rzeczy, to coś pokminimy, tak? Zresztą i tak trzeba wrócić do domu i w ogóle zobaczyć, co tam zastaniemy, bo mam dziwne, mam złe przeczucia. No przecież widziałeś, a ty nie widziałeś tego Magda odcinka? Ja nie widziałem tego ja odcinka w całości. No jak sobie spoilerujesz? Nie, ja całego nie widziałem. Widziałem tylko kawałek, początek. Tylko jak tylko tak z reguły, jak wiecie... A kto ci o tym odcinku powiedział? A ty. No. Ale pewnie jak większość, ja czasem mam tak, że po prostu odpalam odcinek i go zostawiam sobie do później do obejrzenia, bo tak chcę zobaczyć. A tak patrzę, młodni bohaterowie, coś tam. Ja tak wchodzę, mówię, o nie, tu jest Spider Creeper. No, to ja tak samo zareagowałem, jak zobaczyłem, że Magda jest na serwerze. Jak zrespiła nam pajączka. Tak, czyli to ona wtedy nagrywała, jak do mnie pisała, że serwer tak, mi dopiła. Tak. Aj, cała Magda. Ale to mogę powiedzieć, słuchajcie, było tak, Wojtek, bo ja chyba serwer zabiłam. A my nie wiedzieliśmy, o co chodzi. A potem Magda do mnie tam WhatsAppuje i mówi, Maciek, nie wracacie do domu przed odcinkiem, dopiero po odcinku. Co to było? Co za burza? To jakiś kraken wyleciał skądś? Halo? Jaki kraken? Taka burza. A może potwór? Skoro no, burza. Bo grzmoty to w sumie, mi tutaj zagrzmiały. Bo to jest w sumie wodny potwór. Myślisz? No tak, jest wodnym potworem. Znaczy to, że wodny, to ja coś wiem. Słyszałem jakieś burdzi. Gdzie ty jesteś? Halo? Tam jesteś. Powiem ci, że tak, deszcz nie pada, a faktycznie jest burza. O nie! Co? Pięknie, skończyła mi się deska. Myślałem, że go zobaczyłeś, że nie dam rady, Wojtek. Nie, skończyła mi się deska. Are you normal? Wiesz, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że ta deska nie współgra tak bardzo z ptakami, które latają. Jak w niego walniesz, to jest koniec. Naprawdę? Tak. Ale ta deska raz... ma tam niby takie milion serduszek, no i co? Ja wiem, ale to już jest drugi raz, kiedy taką sytuację miałem, że wpadłem na po prostu ptaka i nara. Aha, to doskonale. No. Dobra, gdzie ty jesteś, mój drogi? Idę do ciebie i będziemy kończyć na dzisiaj. No słuchajcie, niestety wyszło jak wyszło. No właśnie to jest nieprzewidywalne zawsze w Minecrafcie, a zwłaszcza na modach, że zakładamy sobie jakiś plan, że się uda, a się okazuje, że się nie uda. No... Więc niestety, ale tak jak mówiłem, myślę, Maciek, że jest chyba finito, jeżeli chodzi o szukanie. Raczej skupimy się teraz ewentualnie poza nagraniami, znajdziemy jajka i po prostu Bertę chyba już wykonamy. Tak będzie chyba najlepiej moim zdaniem. Znaczy, Bertę wykonamy na odcinku. Znaczy to tak, żeby wam pokazać, jaka jest receptura i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jajka i moby na pewno też na początku przyszłego pewnie pociśniemy, nie? No... Dobra, dokładnie. Idę do ciebie. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A, tu. Halo, Maciek. No, gdzie ty jesteś? To tobą. A ty tutaj, czekaj. Ja tu grasuję. No halo, gdzie ty uciekasz? No, ale ty się tepasz, co ty robisz? No przecież stoję koło ciebie. Nie macie. No ja stoję koło ciebie.
No nie macie, ej! Na to stój w miejscu, stój w miejscu, to pożegnamy się na niewidoku, bo ja cię widzę, spokojnie. Nie, o, stój! Stój, czekaj. W lewo trochę myszkę, trochę w lewo, trochę. Troszeczkę w lewo. Lewo, nie w prawo. No to, no to dajesz teraz w prawo, co ty? W lewo no to w prawo to jest daj. No, dobrze, w prawo daj. No. No w prawo, halo. Halo, Maciek. No daję przecież, teraz kręcę. No to, dobra, już, stój, nie ruszaj się, ja się dostosuję, stój, jest nie ruszaj się. Jest dla serwera, no. Wojtek, na bank. Stój, nie ruszaj się, powiedziałem. O, dobra, nie ruszaj się. Okej, okay, dobrze, moi drodzy, słuchajcie, my wam za dzisiejszy odcinek modnych bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy wielką nadzieję, że wam się podobało, pomimo tego, że no, nie udało nam się zrealizować celu na dzisiaj, ale odwiedziliśmy katakumby. Powiedzmy. Katakumby. No, nawet razy dwa. Tak. Więc myślę, że nam się troszeczkę rzeczy udało, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o jajka, to niestety będziemy musieli je zdobyć poza, bo sami... O ciebie wiedziałam, mówiłem a mnie nie wyrzuciło. A mnie wyrzuciło. Mnie nie wyrzuciło. To wbij ponownie. I słuchajcie, no niestety, ale musimy je znaleźć sami, zespałnimy na odcinku oczywiście i zabijemy, żeby nie było. W każdym razie ze mną był Maciek. Byłem i ciebie nie widzę teraz na mapie. A ja jestem na wprost ciebie, także się nie ruszaj. Och! Stopyt, nie ruszaj się. Po prostu się nie ruszaj. Dobrze? Mm-hmm. O, idealnie. Stoję idealnie przed tobą. O, nawet ci otworzę prezent. Zniszczyłem. No, w każdym razie, słuchajcie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Za mną był Maciek. Byłem! Jezus Maria, przestań. Hihi. Jeżeli oczywiście odcinek wam się podobał, zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie też do Maćka i na nasze social media również zapraszamy. Nie wiem, co cię bije. Aczkolwiek my się żegnamy, także trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! Ej, nie no, weski tu, Wojtek, no coś leje tu. Nie wiem, ja wychodzę, bo ten serwer jest nawiedzony.